Manhattan Projekt, War Machine, gra od wydawnictwa Grail Games, bardzo dziękujemy. Wojenna, rozbudowujemy nasz arsenał atomowy prawdopodobnie. Tu widzimy projektanta, ilustratora. Osobno mamy takie karty dostaliśmy poza pudełkiem. I oglądamy co my tutaj mamy. Tu jeszcze raz, kto to stworzył. Taka konfiguracja początkowa. Trochę taki będzie nam znaczek atomu przypominała, tak? Poszczególne akcje. Jest to wariant solowy. Wszystkie ikonki rozpisane. Tyle z instrukcji. Kości. Kości włowione, malowane, gwiazdki, jakieś mechaniki, energia, to jest pewnie atom, tu jakiś timer, nie wiem. Jest tego dużo dobrej jakości. Woreczki, karty, te możemy chyba otworzyć, bo te piszą nam, żeby nie otwierać. Oglądamy planszę. Great expand. Finance, jakieś finansowe. Tu jakieś paliwa. Tutaj jakieś chemiczne i amunicje, tak? Tak to wygląda. Lecimy dalej. Ładnie złożone planszetki. I grube, naprawdę grubaśne. Jakby naloty jakieś. Teraz tutaj to jest jako jedna taka planszetka na płytki. Po kolei opisane co robimy.
tam w tej stronie też one są. Aha, dwustronne. Tak, ale takie same są obu chyba. Tutaj żetony wymianek rozmaitych. No takie zdjęcia trochę jak z plakatów jakichś propagandowych. Całkiem ciekawie zrobione te grafiki. Nie, nietypowe takie. Generalnie widzimy głównie, gra funkcjonuje na ikonach. Są niektóre rzeczy podpisane, tak? Co czym jest, ale samej gry te nazwy, czyli supermarketem, czy jakąś tam farmą jest nam niepotrzebne, tak? Tylko na ikony patrzymy. Jest to gra w sumie wolna językowo. Rządowe projekty. A jest to w ogóle propozycja dla 1 do 4 graczy. Godzina do 2 i od 14 roku życia. Tak tutaj piszą. Chociaż wydaje mi się, że znalazłem też informację, że to będzie krócej trwało. To jeszcze ze środka zaraz sobie obejrzymy. Tylko tak, to jest chyba to, żeby tego nie pokazywać. Tylko to było, wydaje mi się, źle zrobione. Że osobno to zapakowano, ale to będzie chyba to samo, co tu. Takie mam wrażenie. To są jakieś scenariusze, chyba. Dobra, może tego nie będziemy pokazywać, żeby nie zdradzić. Ogólnie tu mamy chyba... Może solo, plus może scenariuszowe. Dobra, tyle z otwarcia tego produktu. Tak to wygląda. Manhattan Project War Machine. Projekt Manhattan jest jedna gra już taka mega znana z projektu Manhattan. Natomiast... Poza tą jedną projekt Manhattan, tu nie ma specjalnie wielu dobrych rzeczy o bombach atomowych, tak? No zimna wojna, wiadomo, też projekt Manhattan są dwie takie. Projekt Manhattan bardziej jako pod sam atom, a zimna wojna, powiedzmy, pod politykę, ekspansję. A tutaj mamy kolejną grę o zimnej wojnie. Powiedzmy, że wojnie, bo tu nie chyba nie określono dokładnie, jaka to jest specyfika wojny, ale że z atomem w każdym razie. Tak to wygląda. Dzięki.